Siemano, Dziar z tej strony. Dzisiaj w takim stroju letnim, bo mamy bardzo gorący dzień i można. Znajdujemy się w Sittard, w Central Parku. Jak to Tomasz nazywa? Już tam coś wychodzi. Nie pierwszy raz już tutaj jesteśmy, ale pewnie też nie ostatni. Zapraszam do oglądania. I pojawia się taka piękna 5-centóweczka z 97 roku z Beatrix. Cosik mam w krzakach, coś zauważyłem. Gdzie to, z której strony tam wejść? Jest! Można pogoda połazić. Jest bala! Kipsta, to taka... Gramy, dawaj. Umiesz grać w piłkę? Przy takiej dróżce do parku wychodzi jakaś blaszka. Czy to będzie jakiś medalik? Na to wygląda. Bardzo ciężkie do odgadnięcia to będzie. Albo nie medalik, bo z dwóch stron ma dziurki. Taka jakaś nabijeczka. Jakiś tu ma jeszcze plater na sobie. Nie wiem, co to jest. Może ozdoba jakaś. O. Pięknie odbite. Co to jest? To jest na razie ziemia, a pieniążek. O, jest piątunia. 1976. Znów piąteczka. Może coś fajniejszego się jeszcze pojawi. Tutaj była dziurka, weszło 10 centów. I tu przyklejone do ścianki drugie. Podejmujemy. Cyk. Elegancko. Współczesne moniaki, ale obok siebie. W niedzielę tutaj leżało podobno 1000 ludzi. Powiedzmy, że jest równy sygnał. Kopniemy sobie to razem. To taki zawsze ciekawy, może być zawsze puszka. No, jest dosyć głęboko. Może tutaj na ściance po prostu. To było tym. Ale szok. Dziewko szczęścia na tym jest. Gdzie to Tomasza, bo podobno ma srebrny pierścionek. Co bazar? Srebro, ja ci to powiem, jakie to jest. Co ty tam wiesz, chłopie? Białe złoto. Mm-hmm. Jakie leciuśkie. Bazar. A już się uśmiechnąłem. Świeżo zgubione było, bo na trawie. Tak? No.
Dziecko zgubiło to plastikowe. No plastik. Ale bije, patrz. Tak? No to może jakiś bije. Lekki aluminium, co? No coś. Metalu troszkę to w sobie ma. Jo. Sygnał był niemrawy. Moniak sobie już leży tutaj. Obstawiam Guldena niklowego. Który rocznik się zaraz okaże? 79 dokładnie. Lekki. Czy ja kiedyś trafię srebrnego? Bardzo nierówny sygnał. Był tutaj, dosyć głęboko. Teraz już go mam w ręce. Zobaczmy, co się pokaże. Guzik z dżinsów. Albo z jakichś innych dingsów. No dobra. Pojawia się prawdopodobnie drugi Gulden. Znów lekki. 71. No brakło 4 lata. Idę koło tej dróżki tutaj. Wzdłuż. No i patrzcie. Tu był jeden w tej dziurze. A tu drugi. Gulden. 68. No rok mu brakło. A może ty? Lekki, cholera. Idę dalej. Może te roczniki spadają. Był 71, jest 68, a 67 to jest srebro. Matko, nie trafię go dzisiaj. Ojej. Ja już miałem cichą nadzieję, że kopię srebrnego Guldena. Może kopię. O matko, co się dzieje? Zobaczcie, czy może coś tam głębiej jest. Nie, oczywiście. Jest moniak. 10 centów? Czy 5? Piątunia niklowa. Co to tutaj jest? 25 niklowe. Zmazane. No. Tu jeszcze jest sygnał. Możliwe, że tak 25 wysoko biło. Jest drugie. Drugie 25. Drugie. Tym razem rocznik 51. Taki fajny. Depozycik. Dwie monety z jednego dołka. Patrzymy, jeszcze coś tu może być? Nie. Nie, nie ma. Duży wykrywacz, co pokażę? Się mi torba zapompała. Duży wykrywacz. No pusto. Przykro mi. I tak było fajnie. I czy grzebnięcie na łopatce zostaje? Cysik. 5 centów. 55. Zostaje po tej stronie. Super. Jestem z biżuterii. Sygnał był niemrawiutki. Ło. Ale to fajne. Ciekaw jestem, czy to jest bazar. Oczka są. Może jakaś próba? Jak będzie próba? Raczej nie. To nie zmienia faktu, że jest to fajny przedmiocik, który pójdzie do przerobienia. No, do czego by się mi to mogło przydać? Taki. Co to jest w ogóle? Jakaś blacha z napisem Sitar. O, z dupka.
za herb. Okay. 50 tysięcy, 60 centów, 50 tysięcy, nie wiem. 50 tysięcy dolarów. Limburger. Gazeta Limburger, a jakiś ten nep jubileuszowy. Ale to nie jest pieniądz, człowieku. Nie, to jest nep. Kleine, rubry. Mówię nep. Szału nie ma. Może będzie kiedyś lepiej. Ale kto to wie? To ono było, 3 razy jeszcze. 3 razy to ty byłeś ze mną. No, 3 razy było. Raz z Mariuszem. Ile razy sam, tego nikt nie wie i nigdy nie powiesz. Razy sam nie byłem nigdy. Tutaj. O, tyle ci powiem. Tylko Tomek mówi prawdę, jak się pomyli, więc... Tak. Idę pal, robię zawias na drożdża. Dzięki za oglądanie, na razie. Na razie. Na razie powiedziałeś. No. Powiedz jeszcze raz. Na razie.